W okresie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem da się wyczuć w powietrzu delikatne rozleniwienie miasta. Ludzi na ulicach jakby mniej, o czym przekonaliśmy się w trakcie realizacji sylwestrowego odcinka Słupskiej Sądy Ulicznej. Niewątpliwie wtorkowym tematem numer jeden była ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Odwiedziliśmy również z kamerą Słupską Galerię Kameralną i Halę Gryfia, gdzie koszykarze Energii Czarnych Słupsk pokonali polski cukier Toruń. Dzisiejsza sesja Rady Miasta miała kontynuować wątki przyszłorocznego budżetu. Tak się jednak nie stało, ponieważ prezydent Robert Biedroń już na samym początku złożył wniosek o zdjęcie projektu z porządku obrad. Swoją decyzję argumentował autopoprawkami, które planuje umieścić w budżetowym projekcie. W ten sposób tematem numer jeden stał się Aquapark Trzy Fale, o którym wczoraj na konferencji prasowej wspominał wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk. Na początku, właściwie w trakcie roku, gdzieś mniej więcej w miesiącu kwietniu, Rada wyasygnowała 17 milionów złotych na dokończenie akwaparku. Przypominam, że wcześniej prezydent występował 34 miliony, ponieważ taka była wartość rozstrzygnięcia przetargu na kompleksowe dokończenie, pełne dokończenie akwaparku. Ponieważ wiązało się to z dołożeniem kolejnych 17 milionów, ponieważ 17 milionów było w budżecie, ten przetarg został unieważniony z braku środków, a Rada zgodziła się na 17 milionów złotych, żeby za tą kwotę dokończyć tyle, ile się da. W związku z tym w miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie, dachu, otoków oraz stolarki zewnętrznej, a także problemów związanych z odwodnieniem wieży akwaparku. Wartość robót wynosiła 5,5 miliona złotych. Wygrała ten przetarg firma Budrem Rybak. Firma ta podpisała umowę w czerwcu, pod koniec czerwca. No i właściwie rozpoczęły się różnego rodzaju propozycje zmian, co również Państwo o tym wiedzieliście, że po prostu były propozycje zmian technologii dokończenia tego dachu. Następnie, ponieważ stanowisko tutaj zarówno inwestora z Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak i Rejonowego Zarządu Inwestycji jako inspektora czy inżyniera tego kontraktu było w tym wypadku nieprzejednane, dach właściwie do tej pory nie został dokończony. Przystąpiono do robót, czy firma Budrem Rybak przystąpiła do robót związanych z przerobieniem otoku, czy właściwie do skończeniem otoku, skończeniem odwodnienia, również odwodnienia wieży i te prace są zaawansowane. W tej chwili pogoda właściwie przerwała możliwość fizycznego wykonywania tych robót. Myślę, że w tej sprawie będziemy rekomendować prezydentowi dokończenie, przedłużenie umowy do końca stycznia, bo o takie przedłużenie wystąpił wykonawca. Natomiast w przypadku dachu jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego raportu do oceny pana prezydenta. Pozostała kwota została jeszcze wydatkowana w kolejnych przetargach. 5,5 miliona firma Berndorf, która dokończyła instalację wodną oraz Niecki, również te z dnem ruchowym. Również mieliście możliwość Państwo zobaczenia, odbył się odbiór, te elementy już działają. Kolejny przetarg na dokończenie dróg i parkingu w wysokości 2,5 miliona złotych wygrała firma Krężel i również właściwie już w tej chwili prace nad obiekcie w tym zakresie zostały zakończone. Pozostaje kwestia dachu. Chciałbym Państwu powiedzieć, że za dach aktualnie odpowiada firma Budrem. Dach jest zabezpieczony przed przeciekaniem i w momencie, kiedy
przejmiemy, jeżeli będzie taka sytuacja, że przejmiemy ten dach, to będzie on jest cały czas dozorowany i monitorowany. Dach dzisiaj jest w takim stanie, że po prostu nie zagraża wykonanym pracom w środku. Po listopadowych wyborach układ sił w Słupskim Ratuszu dosyć mocno się zmienił, jednak temat aquaparku w dalszym ciągu potrafi wzbudzać w radnych skrajne emocje. Iskrzyło zwłaszcza pomiędzy Robertem Kujawskim z PiS, a reprezentującym SLD Pawłem Szewczykiem. Tymczasem prezydent Robert Biedroń podjął decyzję o rozwiązaniu spółki Agencja Promocji Regionalnej Ziemia Słupska Spółka z OO. Nawiązał w swojej decyzji do uchwały Rady Miasta z 27 lutego 2013 roku, która wzywała poprzedniego prezydenta Macieja Kobylińskiego do rozwiązania spółki. Do 16 stycznia ma być opracowany harmonogram rozwiązania spółki oraz pełna dokumentacja formalno-prawna. Rozwiązaniem spółki mają zająć się Bartosz Gwóźdź z Proketowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta, i Dorota Bałukonis, skarbnik miasta. Rozwiązanie spółki może potrwać jednak nawet pół roku. Już tylko do piątku można odwiedzić ulokowaną w Galerii Kameralnej przy ulicy Partyzantów 31A wystawę pod tytułem Portret nasz własny. Jest to projekt stworzony przez młodzież oraz wolontariuszy Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, którego celem jest otwarcie ludzi na sztukę w naszym mieście i przełamanie bariery między sztuką a osobami, które być może nie miały nigdy wcześniej z nią styczności. Sięgnij teraz do swojej kieszeni, co masz w niej? Grupa młodych i poszukujących spełnienia w zakresie sztuki ludzi przez tydzień zadawała to pytanie przypadkowym osobom na najbardziej ruchliwych ulicach Słupska. Młodzi twórcy chcą w ten sposób poznać bliżej tych, których na co dzień mijają na ulicy. Zapewne większość z nich posiadać będzie ze sobą różne rzeczy w torbach, reklamówkach, kieszeniach, często zwyczajne, czasem zupełnie niezwykłe. Za pomocą fotografii uwiecznili ich dłonie, w których trzymają swoje atrybuty. Pokaże to wszystkim pośrednim odbiorcom, że mogą być oni nie tylko odbiorcami, ale i twórcami sztuki. Jednakże projekt Portret nasz własny posiada dwojakie znaczenie. Drugim elementem jest zaprezentowanie indywidualnych dzieł młodych ludzi, którzy zinterpretowali portret na swój własny, oryginalny sposób. Każda z prac odzwierciedla wnętrze i osobiste przemyślenia bądź też przeżycia każdego z młodych artystów. Młodzież dostała wolną rękę do przedstawienia siebie i możliwość postawienia pierwszego poważnego kroku jako dorastający artyści. Zaledwie jednym punktem udało się wygrać Enerdze Czarnym z zespołem Polski Cukier Toruń. Tym samym odnieśli siódme zwycięstwo w tym sezonie i trzecie pod wodzą Mirosława Lisztwana. Pierwsze dwie kwarty słupski zespół wygrał odpowiednio 21-17 i 21-13. Chwila rozluźnienia Czarnych sprawiła, że Torunianie w trzeciej kwarcie przystąpili do dorabiania strat, wygrywając ją 24-11. Ostatni kwadrans to wyrównana gra kosz za kosz, który Energa Czarnie ostatecznie zakończyła z wynikiem 24-22. Pomimo wyraźnej dominacji w pierwszej połowie meczu, chwila dekoncentracji sprawiła, że mecz udało się wygrać zaledwie jednym punktem, 77-76. Najskuteczniejsi w zespole Energii Czarnych byli Jerel Blessingham i Karol Gruszecki, którzy zdobyli po 14 punktów. Dla gości 22 punkty rzucił LeMarshall Corbett. Double-double zaliczył Sean Denison z Polskiego Cukru, 14 punktów i 13 zbiórek. Wszystkim widzom 10 minut TV życzymy udanej zabawy sylwestrowej, smacznego bigosu i przede wszystkim szczęśliwego nowego roku.